Partynickie zwyciężczynie nagród pozagrupowych Bachtanka i Jauta zmierzą się z dwiema auksistkami Kundalini i Amfitrią w nagrodzie Konstelacji rozgrywanej pod patronatem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. To nie będzie jednak jedyna atrakcja niedzieli. To jest świetna okazja do tego, żeby podziwiać najlepsze klacze w kraju. Na pewno gonitwa Mila o puchar marszałka województwa. To jest na 1600 metrów gonitwa kategorii B. Też przypuszczam, że będzie bardzo dobrze obsadzona. No i przede wszystkim finał cyklu dla koni 4-letnich przeszkodowych, bo to są konie, które w przyszłym roku pewnie będą walczyły o zwycięstwo w Wielkiej Wrocławskiej. Świetnym pomysłem okazał się w tym sezonie puchar dla młodych. Jeżeli chodzi o puchar młodych jeźdźców, to rzeczywiście mamy tutaj świetną okazję do tego, żeby podziwiać młode talenty, które będą uczestniczyły w gonitwach w kraju i za granicą. No myślę, że to wypaliło. Przyjeżdżają młodzi jeźdźcy z całego kraju, a także z Czech. Ważny dzień na torze będzie uczczony w wyjątkowy sposób. W związku z tym, że to jest Dzień Województwa, przygotowaliśmy mnóstwo dodatkowych atrakcji. Będziemy promować produkty regionalne, więc wspólnie z województwem dolnośląskim dla gości, którzy nas odwiedzą, przygotowaliśmy prezentowe kosze z produktami regionalnymi z manufaktur na Dolnym Śląsku. Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji dla dzieci. Będą pokazy psów, będzie kino 7D, tradycyjnie nasza rekreacja jeździecka i również pokazy woltyżerki. Zarówno najmłodsi, jak i nieco starsi w różnych konkursach zaplanowane na ten dzień będą mogli wygrać ciekawe, atrakcyjne nagrody. Przewidzieliśmy konkursy dla dzieci. Będzie można wygrać bilety wstępu do zoo, do aquaparku, również nagrody dla dorosłych, czyli dla tych wszystkich, którzy będą chcieli przyjść i z nami bawić się na wyścigach. To będzie auto na weekend, które będzie można wygrać, ale również od jakiegoś czasu na wrocławskim rynku funkcjonuje nowe wydawnictwo Monogram Magazine, bardzo ekskluzywne, elegancki dwumiesięcznik i też 3 egzemplarze tego wydawnictwa będziemy chcieli rozdać wrocławianom. To przedostatnia okazja, by podbić i podreperować nieco ranking dla trenerów. To jest na pewno już taka kropka na i. Zostaje nam co prawda jeszcze gonitwa o zakończenie sezonu w 25, ale rzeczywiście no, to już jest takie mocne uderzenie jesienne. Co prawda jeszcze będą starty zagraniczne, bo jeszcze w listopadzie trwa sezon i będziemy biegać na pewno gdzieś jeszcze poza torem wrocławskim. Natomiast, no cóż, no Michał Borkowski jest niezaprzeczalnym liderem, już nikt go nie dogoni, więc tak naprawdę oddalił się, poszedł w swoją stronę, już mu gratuluję czempionatu. Ja swoją oceniam sezon bardzo pozytywnie, no sporo gonitw płotowo-przeszkodowych wygranych. No zobaczymy, jak wypadnie 18 gonitwy przeszkodowe, to jest loteria. Wiemy, że bardzo często jeden błąd powoduje, że tutaj koń wypada z gry, ale jestem dobrej myśli. Panie mile widziane będą w niedzielę w ciekawych okryciach głowy. Pogoda może ku temu dodatkowo zachęcić. Aura sprzyja temu, żeby zadbać o nakrycie głowy. Ja wprawdzie dzisiaj takiego nakrycia nie mam ze względu na to, że jest stosunkowo ciepło, ale faktycznie, ponieważ w tym sezonie szalenie modne są kapelusze, to zapraszamy panie być może w fascynatorach, a jak nie w fascynatorach, to w jesiennych kapeluszach. Pierwsza gonitwa niedzieli już o 12:15. Sytuacja Śląska po pechowej porażce w Opolu z Gwardią absolutnie nie zmienia nastawienia drużyny i sposobu gry. Dwa elementy w sobotę zadecydują, jak zwykle w naszym wypadku, te same, mówi trener Śląska. Musimy zwrócić uwagę na obronę, bo to jest klucz do sukcesu jak w każdym meczu i wyprowadzenie kontry. Mam nadzieję, że dzisiaj Szczecina w bramce, współpracując z zawodnikami, szczególnie ze środka obrony, spowoduje, czy da ten efekt, że będziemy mogli zdobywać łatwe bramki. Największą gwiazdą rywali jest wielokrotny reprezentant Polski Bartosz Jurecki. Gra drużyny w dużym stopniu opiera się o niego, ale Głogowianie mają też wiele innych atutów. Problem Głogów wzmocnił się znacząco. Powrót Bartka Jureckiego w cudzysłowie na stare śmieci, bo on przecież kiedyś tam występował. Na pewno jest dużym plusem dla tego zespołu i on jest grającym trenerem, także stara się to, co
zdobył, te wszystkie doświadczenia na parkietach reprezentacyjnych czy w Magdeburgu, przełożyć teraz na ten zespół. Oprócz tego sprowadzono też Tomka Rasińskiego, no niestety doznał bardzo mocnej kontuzji, to jest duży minus, ale już zastąpiono go Sobutem z Głogowa. Ten zespół zatem posiada niezłą bramkę naprawdę, trzeba przyznać, że to jest silny punkt tego zespołu, także mają więcej troszkę doświadczonych zawodników, porównując nasze zespoły i tutaj jest troszeczkę plus po ich stronie, ale my będziemy się starali to skompensować grą zespołową i odpowiednim przygotowaniem. Ważne będzie, by Śląsk dobrze rozpracował przeciwnika. Będziemy nad tym do meczu intensywnie pracować, dodaje Przybecki. Tutaj nie ma jakichś cudów, to trzeba się po prostu przygotować pod granie Głogowa, czyli dokładnie zanalizować ich najmocniejsze strony i po prostu im je zabrać. W tym momencie wykorzystać nasze atuty i starać się to, co robiliśmy do tej pory, kontynuować. Na koniec raz jeszcze o Bartoszu Jureckim. To wybitny zawodnik, z którym ciężko sobie będzie poradzić. Jego przyjście jednak zmieniło nie tylko ekipę z Głogowa, ale całą ligę. Musimy to jakoś wspólnie zespołowo, mądrą obroną wyrównać. Natomiast Bartek Jurecki jest nie tylko dla Głogowa dobrym posunięciem dla całej naszej ligi. Dlatego, że to też sprowadza ludzi na trybuny. Przecież w Głogowie są fakt, że on tam już przyszedł z powodu jakiś taki mały boom. Ale to są ich, że tak powiem, sprawy. My natomiast mamy własne problemy, własny zespół, który mam nadzieję, że z meczu na mecz będzie się lepiej prezentował. Mecz rozpocznie się w sobotę o 13:15 w hali AWF-u przy Paderewskiego. Impel zmienia oblicze. W zbliżającym się sezonie Impelki zagrają nie tylko na parkietach Orlen Ligi, ale także kolejny raz na parkietach elitarnej Ligi Mistrzyń. Po zmianie szkoleniowca i ruchach transferowych czas na nową jakość gry i walkę o kolejne sukcesy. Drużyna Nicoli Negro to duże nazwiska i doświadczone zawodniczki. Milena Radecka, Christine Hildebrandt czy Joanna Kaczor, a także młode i niezwykle utalentowane jak Agnieszka Konkolewska, Karolina Piśla i Andrea Kosaniowa. Grzegorz Dzik, prezes Impel S.A. podczas konferencji prasowej skomentował obecność Kasi Skowrońskiej do laty w zespole jako prezent dla miasta, ale i prezent dla całej Polski. Podczas Mistrzostw Europy zawodniczka pokazała, jak ważna jest dla reprezentacji Polski. Trudno mieć wątpliwości, że w zmaganiach klubowych będzie inaczej. W weekendowym turnieju w Szamotułach została wybrana na najlepszą atakującą trzydniowych zmagań. To dobry duch drużyny, a dzięki swoim umiejętnościom i doświadczeniu może poprowadzić Impel Wrocław na sam szczyt tabeli. Okazją, by sprawdzić formę zarówno naszej liderki, jak i pozostałych zawodniczek, na pewno będzie mecz inauguracyjny Orlen Ligi. Odbędzie się on w czwartek o 17:30 w hali Orbita. Ostatnie karnety na wszystkie mecze Impelek, jak i bilety na spotkanie z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski są dostępne w sieci Empik, punktach STS i serwisie kupbilet.pl. Październik siatkarki w pierwszej lidze rozpoczęło od trzech spotkań. Bombardino wygrał z Relaksem Oleśnica 2-0, Drukarki pokonały nas Gule 2-1, a FTR przegrał z KRD Elpar 0-2. Byliśmy także świadkami dwóch spotkań na parkiecie drugiej ligi. KMW Team wygrał ze Świtem Wrocław 2-0, a zespół MDK Fabryczna nie dał szans. Volleyball Team Wrocław 2, zwyciężając też bez straty seta. Nieco więcej pracy od początku miesiąca mają pierwszoligowe męskie ekipy. Zacięte były trzy spotkania, które rozgrywano na dystansie trzech setów. Misie przegrały z Drewno Składem, FOF Team wygrał z XXL Junior, a Chwest do Wolej uległo Drukarzom. Pozostałe dwa mecze to wygrane Bikko Plastu i TST Kogeneracji. Ci pierwsi odprawili z kwitkiem SMS Olimp Oborniki Śląskie, a Kogeneracja wygrała z Wolej Step by Step. Na koniec jeszcze trzecia liga. Na fali gorsze od Angels Salos, przegrywając 0-2. Nemuser uległ ZS Elektron, też 0-2. Pisiąt Groszy pokonał Sportowy Wrocław 2-0, a Podmuch Palestyny przegrał z Invictusem Wrocław 0-2. Czwarty turniej na pięć zaplanowanych mają za sobą tenisiści stołowi. Zawody jak zwykle rozegrano w sali sportowej Uniwersytetu Wrocławskiego przy ulicy Przesmyckiego. Podsumowanie rozpoczynamy od płci pięknej. W turnieju kobiet wygrała Beata Wolfinger przed Anną Domaracką-Żyła i Alicją Sawicką. W grupie juniorów na starcie pojawiło się kilkunastu zawodników. Wygrał Mariusz Centner, a stawkę na podium uzupełnili
Tomasz Zalewski i Tomasz Żyła. Czwarty turniej seniorów należał natomiast do Jana Gliniaka. Drugie miejsce zajął Jerzy Dębski, a trzecie Stanisław Zagajewski. Na koniec jeszcze turniej Open, który jak zwykle cieszył się największym zainteresowaniem. Na starcie pojawiło się prawie 30 zawodników, a największe umiejętności pokazał Mateusz Kałwak, który ostatecznie zajął pierwsze miejsce. Na podium stanęli też Wojciech Kurowski i Andrzej Kamiński. Ostatni turniej mistrzostw zaplanowano na 8 listopada. Na koniec odwiedzamy szachistów. We wrocławskim klubie szachowym Hetman przy ulicy Świętego Antoniego rozegrano 8 turniej szachów szybkich. Zawody zbliżają się do końca, bowiem przed szachistami jeszcze jedynie 2 próby. Wysoką formę ze wcześniejszych spotkań tego sezonu potwierdził Rafał Guzewicz, który wygrał po zaciętym boju walkę o pierwsze miejsce z Wiesławem Janochą. Ci dwaj szachiści zajmują też odpowiednio pierwszą i drugą pozycję w klasyfikacji generalnej. Na trzecim miejscu 8 zawody zakończył Jerzy Kubień, a w generalce najniższy stopień podium zajmuje Marek Pociejowski. Gry numer 9 już 16 listopada. Teraz o tym, co przed nami w ramach otwartych Mistrzostw Wrocławia w najbliższym czasie. W sobotę 17 października rozegrany zostanie 6 turniej badmintona zawody w sali AWF-u przy ulicy Witelona. Turniej rozpocznie się w kategorii młodzików i juniorów o 9, a w kategorii seniorzy i seniorzy starsi o godzinie 11. W sobotę 17 października też zmagania młodych szachistów. W MDK Śródmieście przy ulicy Dibua zagrają grupy A, B, C oraz D, E i F. Najmłodsi będą mieć 6, najstarsi 14 lat. Zgłoszenia zawodników do godziny 9.10, później już tylko gry. Na kolejne starty czekają też siatkarze, zarówno panie jak i panowie. Przed nimi sporo meczów w najbliższych dniach. Szczegółowy harmonogram 5 klas rozgrywkowych na oficjalnej stronie otwartych Mistrzostw Wrocławia. 25 października na Stadionie Olimpijskim rozegrany zostanie ostatni turniej Ultimate. Zapisy trwają, szczegóły m.in. na profilu facebookowym.